Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Dzisiaj przed nami typ urządzenia, którego jeszcze do tej pory u mnie nie było i które prawdopodobnie nie przyda się w większości warsztatów do amatorskiego majsterkowania. Są jednak osoby, dla których takie urządzenie może okazać się bardzo pomocne. A może również w głowie któregoś z Was po obejrzeniu tego filmu zaświta taka myśl, że taki mikroskop elektroniczny, który jest bohaterem dzisiejszego filmu, można wykorzystać właśnie u siebie. Zapraszam do oglądania. Dobrze, zaczniemy w takim razie od początku, czyli od rozpakowania, przyjrzenia się poszczególnym elementom, a następnie złożenia tego w całość. Tak wygląda nasz zestaw po wypakowaniu. Mamy tutaj stół roboczy wraz z systemem oświetlenia, zasilacz USB. Do tego mamy kabel sterujący, za pomocą którego zarówno będziemy włączać urządzenie, jak i na przykład sterować wielkością powiększenia. Oprócz tego mamy kabel HDMI, za pomocą którego będziemy mogli podłączyć zewnętrzny monitor, na przykład jakiś duży telewizor i na nim oglądać obserwowane obiekty, pilot do zdalnego sterowania, kolumnę główną, którą zaraz zamontujemy do stołu, oraz tutaj cały system, za pomocą którego ten nasz główny element optyczny. Wyposażony dodatkowo wyświetlacz ciekłokrystaliczny zamontujemy nad stołem. Oczywiście w zestawie mamy również instrukcję, dzięki której powinniśmy to w miarę łatwy sposób złożyć. Jeżeli chodzi o sam element optyczny, to tak jak mówiłem, jest on zespolony razem z monitorem LCD. Minimalna ogniskowa dla tego obiektywu to 5 cm, natomiast maksymalne możliwe do powiększenie to 270 razy. Jeżeli chodzi o pozostałe parametry, to tutaj warto przyjrzeć się instrukcji. Na wyposażeniu mamy 4-megapikselowy sensor. Natomiast jeżeli chodzi o rozdzielczość wideo to dysponujemy tutaj kilkoma trybami poczynając od Ultra HD 2880 x 2160 pikseli z prędkością nagrywania 24 klatek na sekundę. Są oczywiście inne tryby jak Full HD. Tutaj już dysponujemy dwoma prędkościami nagrywania zarówno 60 fps jak i 30 fps. Natomiast przy najniższej rozdzielczości ta prędkość może wynosić nawet 120 fps. Jeżeli chodzi o maksymalne powiększenie, to tak jak wspominałem, wynosi ono 270 razy. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia, to możemy tutaj wykonywać zdjęcia 12 megapikselowe w formacie JPG. Jeżeli chodzi o rozmiary, to urządzenie ma 20 cm długości, 18 cm szerokości i 32 cm wysokości. Natomiast waży 2,1 kg. Ekran, w który wyposażony jest nasz mikroskop, ma przekątną 7 cali. Ok, złożymy w takim razie to wszystko w całość. Wszystko złożone zgodnie z instrukcją. Zostało nam tylko kilka części zapasowych, jak tutaj te śrubki, kabel HDMI do podłączenia zewnętrznego monitora oraz dalny pilot. Zdejmę w takim razie zabezpieczenie ekranu, włączymy mikroskop i zobaczymy, co za jego pomocą możemy robić. Okej, okay, słuchajcie, przeniosłem się troszeczkę cieplejsze miejsce. Tak jak mówiłem, mikroskop nie jest do każdego warsztatu do mojego raczej nie. Generalnie, regulacje zacznijmy od tego, że sobie go wyprostujemy, chodzi o uzyskanie kąta prostego między tą osią a podstawą, bo mam przeczucie graniczące z pewnością, że w tej chwili tego kąta tutaj nie ma. Także musimy sobie poluzować tą śrubkę. Klucz 12, który już absolutnie zdradza pochodzenie naszego przedmiotu, czyli produkt chiński, porządnie zakręcony. Ale mam nadzieję, że teraz będzie można, że regulować. Odkręcę teraz ten pierścień, który to jest odpowiedzialny za trzymanie tego mechanizmu, i to po prostu ściągnę, odłożę na bok. Jak również zdejmę ten pierścień, chwilowo by nam tutaj przeszkadzał. Teraz możemy sobie to wyrównać. Nie wiem, czy jest idealnie, ale na pewno lepiej niż było. Tu chyba też nie za bardzo dokręciłem ten element, teraz się już pewnie trzyma. To wszystko później będzie wpływało na stabilność i na jakość generowanych obrazów. Dobrze, także zakładamy sobie pierścień. To jest pierścień za pomocą którego będziemy regulować ogniskową nad materiałem. Także dajmy go na razie tutaj nisko. I tutaj kolejna rzecz to już ten nasz uchwyt razem z mikroskopem. Także teraz opowiem chwilę o tych śrubkach, które tu mamy, do czego służą. Za pomocą tej śrubki również możemy regulować wysokość, ale głównie służy nam ona do tego, aby poluzować właśnie tutaj ten uchwyt i żeby można było naszym mikroskopem obracać nad płaszczyzną. Także zakręcam ją w tej chwili w takiej pozycji. Z kolei ta śrubka oczywiście umożliwia nam wysunięcie lub też przys przysunięcie naszego przyrządu. I tutaj mamy taki. Wyciąg, za pomocą którego również możemy regulować wysokość. Po prostu będziemy mogli obserwować bez zmiany ułożeń tamtych śrubek przedmioty o różnych wysokościach, które tutaj będą się mieściły w zakresie regulacji tego wyciągu. Dobra, to wszystko, i teraz zobaczmy, co tak naprawdę możemy przez ten mikroskop zobaczyć. Włączę w tej chwili to urządzenie do prądu. Ustawimy oświetlenie. Które będzie nam bardzo ułatwiało obserwacje. I teraz, co tak naprawdę możemy zobaczyć na tym mikroskopie? I z jakim powiększeniem? Tak, jak zaznaczałem w opisie, gdy pokazywałem parametry techniczne, jest tu mały haczyk z powiększeniem. Tutaj możemy uzyskać maksymalnie powiększenie 270 razy. Aczkolwiek, gdy ten obraz będziemy wyświetlać na ekranie o przekątnej 27 cali, tutaj to powiększenie będzie oczywiście troszeczkę mniejsze. Bierze się to z tego, że to jest tak naprawdę wtórne powiększenie, ponieważ ten obraz, który tutaj rejestruje nasz obiektyw, wrzucany jest na sensor i z sensora po prostu wyświetlany jest na ekranie. Jeżeli chodzi o rozdzielczość tego sensora, tak jak mówiłem, 12 megapikseli i teraz w zależności w jakiej rozdzielczości będziemy to oglądać, tak duże powiększenie otrzymamy. Żeby to porównać mniej więcej do zdjęć, to z takiego 12 megapikselowego przetwornika powinniśmy otrzymać dobrej jakości zdjęcie obok 50 cm tam wtedy rozdzielczość będzie 200 dpi. Oczywiście, jeżeli zależy nam na większej szczegółowości, to ta rozdzielczość musi być większa, a tym samym obraz będzie mniejszy. Ale to jest tak teoretycznie, zobaczmy, co tak naprawdę widać przez ten mikroskop. Tak jak mówiłem, maksymalne powiększenie mamy do najkrótszej ogniskowej, czyli 5 cm. To weźmy sobie w takim razie układ scalony, na przykład ten. Przyjrzyjcie się mu, zobaczycie, czy widzicie coś, powiedzmy, gołym okiem i zobaczymy, co teraz będzie widać na monitorze. Na razie nic nie widać, bo obraz jest po prostu bardzo rozmazany. Ja dałem ten obiekt troszeczkę za nisko. Podniesiemy go do góry. Podniesiemy również ten pierścień, który tak naprawdę nam blokuje. I teraz z tego poziomu możemy zobaczyć coś takiego. To jest największe powiększenie. Ja oczywiście, gdy już skończymy z tymi tutaj powiększeniami, jak je regulować, to będę wam pokazywał obraz po prostu bezpośrednio z tego mikroskopu. I teraz, żebyśmy mieli świadomość, jaka to jest wielkość, to tutaj jak widzicie, mam takie szczypczyki, one w porównaniu do palca no, wyglądają bardzo mizernie, mówię, o tych końcówkach są naprawdę cieniutkie. I teraz spróbujmy złapać ten element który tam jest nam wyświetlony, zobaczyć jaki jest rozmiar tych szczypiec właśnie pod, pod, przy powiększeniu. Muszę tutaj niestety chwycić to troszeczkę palcem. No i jak widzicie, te szczypce są w tej chwili widoczne. Oczywiście, o, teraz miałem dwie. Dobra, mamy w tej chwili ten nasz element złapany. Także to jest maksimum, co możemy tutaj uzyskać bez żadnego wpływania na oprogramowanie. Ja generalnie nie jestem zwolennikiem. Powiększenie jakichś cyfrowych, bo one po prostu nic nie dają, a pogarszają nam tylko obraz. Dobrze, w takim razie jeszcze raz zobaczymy sobie ten element. No, moim zdaniem, to powiększenie do prac takich warsztatowych z elektroniką i tak jest za duże, bo tutaj po prostu za mały wycinek tego naszego elementu yy widzimy. Oczywiście, w kwestii jakiegoś tam wykorzystywania faktycznie warsztatowego, żebyśmy się mogli czymś takim bawić, to tak naprawdę musi mieć bardzo dobre zdolności manualne i odpowiedni sprzęt. Ale zobaczmy, jak możemy tutaj zmienić to powiększenie. Bo w tej chwili mamy tutaj regulację ostrości dobitą na maksa, i to właśnie dla tej ogniskowej 5-centymetrowej daje nam ostry obraz. Natomiast możemy sobie nasz mikroskop podnieść do góry. Oczywiście nie mamy w tej chwili ostrości. Ja muszę zmienić troszeczkę kadr, żebyście widzieli. I w tej chwili, tutaj, za pomocą tego pierścienia, sobie tą ostrość wyregulować. I teraz, jak widzicie, to nasze powiększenie nie jest aż tak imponujące, ale widzimy za to większy obszar. Także, za pomocą tych śrub, śruby regulującej wysokość, i później tego pierścienia ostrości, możemy sobie właśnie regulować, czy chcemy mieć większe powiększenie, ale mniejszy obszar, czy mniejsze powiększenie, ale za to większy obszar. W tej chwili też szybciej tutaj już nie wyglądają tak imponująco. No Jak widzicie, w tej chwili w kadrze one już wyglądają całkiem normalnie. Ok, w takim razie tu mamy takie pierwsze stosowanie warsztatowe do jakichś wykwalifikowanych warsztatów i wykwalifikowanych serwisantów zajmujących się bardzo miniaturową elektroniką. No Taki mikroskop naprawdę może się przydać. Druga sprawa, gdzie możemy ewentualnie użyć takiego mikroskopu w wydaniu warsztatowym, to myślę, że będą wszelkiego rodzaju warsztaty jubilerskie. Oczywiście tutaj mamy jakiś tam tani krzyżyk z jakimiś szkiełkami. Podejrzewam, że to nawet nie są kamienie. Wyostrzmy sobie nasz obraz. Tutaj możemy to zrobić za pomocą wyciągu. OK. Tu mamy, taki, mamy te kamienie. Widać, że są osadzone i pozaciskane za pomocą tutaj takich srebrnych drucików które są pozaginane. Także jeżeli nasze zamiłowania kierowałyby nas w stronę obróbki takiej rzeczy, to taki mikroskop tutaj również możemy wykorzystać, bo za, po, za jego pomocą na pewno będziemy mogli sprawdzić przynajmniej, czy te nasze ząbki są w odpowiedni sposób pozaciskane, a mając odpowiedni uchwyt, odpowiednie y, odpowiednie narzędzia, moglibyśmy sobie te ząbki podociskać. Zobaczmy w takim razie, jak będzie to wyglądało na takim maksymalnym powiększeniu. Przekręcimy w takim razie znowu ostrość, tak, aby była dopasowana do tej minimalnej ogniskowej. No i zjeżdżamy w dół. Teraz już tylko regulacja za pomocą wyciągu. Chyba musimy jeszcze bardziej zjechać. O, podejrzewam, że pomyliłem kierunki podczas kręcenia pierścieniem ogniskowej. No, na pewno. Musimy przekręcić w tą stronę. OK. I teraz zjeżdżamy w dół aż do uzyskania odpowiedniej ostrości. No i teraz zobaczmy sobie jakiś taki pojedynczy element. Jak widzicie, te zęby są w tej chwili naprawdę dobrze widoczne. Dobra, zróbmy w takim razie kilka eksperymentów, zobaczymy co faktycznie i jak małego możemy przez ten mikroskop zobaczyć. Ja jeszcze w międzyczasie pokażę Wam, jak możemy nim sterować. Mam też oczywiście cały panel z przyciskami, ale ja tym przyciskami raczej nie polecam operować, dlatego że każde naciśnięcie tego przycisku będzie powodowało po prostu poruszenie i w przypadku gdybyśmy robili zdjęcia czy też filmowali, to te wstrząsy będą widoczne na nagrywanym materiale także żeby nasze prace były jak najlepsze to mamy również do kompletu pilot i za pomocą tego pilota możemy sobie bardzo wygodnie tym urządzeniem sterować pierwsza rzecz to możemy sobie zmienić tryb mamy w tej chwili tryb, który umożliwia nam robienie zdjęć kolejny tryb umożliwia nam przeglądanie nagranych materiałów czy też zrobionych zdjęć ale w tej chwili jeszcze niczego nie mamy no i ten tryb podstawowy, który możemy nagrywać jeżeli chodzi o regulację to za pomocą przycisku menu możemy tu regulować różne rzeczy jak rozdzielczość w tej chwili mam ustawione na Full HD i 60 klatek na sekundę. Zostawmy to, bo na potrzeby YouTube i tak będzie to całkiem fajny wynik. Ale abyśmy mieli potrzebę, to oczywiście możemy przestawić nawet na Ultra HD. Z tym, że wtedy ta nasza prędkość nagrywania zmniejszy się do 24 klatek. Możemy tu również kontrolować ekspozycję. Możemy zamrażać obraz, zrobić po prostu takie dodatkowe zdjęcia w trybie nagrywania. No i również możemy tutaj regulować wszystkie funkcje związane z kontrastem, czy też z kolorystyką. Ale wyjdźmy z tego na razie. Także jeszcze raz naciskamy menu i z kolei gdy przejdziemy na tryb związany ze zdjęciami, to naciśnięcie menu również nam tutaj wyzwala listę. Mamy w tej chwili rozdzielczość 12 megapikseli i to jest ta nominalna rozdzielczość dla tego mikroskopu, także również przy niej zostaniemy. Tak samo tutaj również możemy regulować wszystkie parametry związane z kolorami, z czułością i tak dalej. Jest tego naprawdę sporo. Naciśnięcie menu wr wraca nam do trybu robienia zdjęć. Naciśnijmy w tej chwili jeszcze raz mode i przejdźmy do nagrywania. Co jeszcze możemy robić? Ten nasz obraz możemy jeszcze dodatkowo powiększyć. Nie jest powiększenie optyczne. Także powiem szczerze raczej tego bym unikał. Chyba że jesteśmy faktycznie jakimiś wyjątkowymi miłośnikami bardzo dużych zbliżeń. Ale generalnie zostańmy na tym co jest tutaj dostępne nominalnie. Możemy tu również zwiększać lub zmniejszać oświetlenie. W tej chwili mam oświetlenie low. Czyli ciemno, w tej chwili mamy high, a w tej chwili mamy takie normalne medium, czyli takie powiedzmy naturalne. Poza tym, nasz obraz możemy również zobaczyć w negatywie, jeżeli by była taka potrzeba. Także tutaj też mamy taki specjalny przycisk. Albo wrócić do tego normalnego obrazu, możemy sobie również wyświetlić celownik, gdyby był nam potrzebny. Też go wyłączyć. Ok, w takim razie zobaczymy sobie, co jeszcze przez ten mikroskop widać w takim maksymalnym powiększeniu, z takich przedmiotów, nazwijmy to codziennego użytku. Ok, zaczniemy od podręcznika do domorosłych fałszerzy. Tutaj mamy banknot 100 dolarowy i zobaczmy, jakie są na nim zabezpieczenia. One są tak zabezpieczone, żeby również gołym okiem można było to rozpoznać, ale oprócz tego jest kilka innych takich zabezpieczeń, których gołym okiem nie widać albo widać bardzo słabo i im się właśnie przyjrzymy. Zaczniemy od nazwiska prezydenta widocznego na banknocie, czyli od Franklina. Tu mamy początek napisu Franklin. Ja jeszcze spróbuję wyregulować tą ogniskową, żeby było idealnie ostro. Myślę, że jest. Tu nam się jakiś włosek przyczepił. On jest koło literki K. Spróbuję go chwycić. I to jest taki włosek, który w tej chwili widzicie na ekranie. Ok. Pod napisem Franklin mamy taki mikrodruk USA, USA, USA. I ten mikrodruk, z tego co ja się kiedyś przynajmniej interesowałem, oczywiście bez żadnych nielegalnych zamiarów związanych z podrabianiem, ale to jest jedno z zabezpieczeń, które najtrudniej jest podrobić. Przyjrzymy się zatem kołnierzowi marynarki naszego prezydenta. O jest. Tutaj również mamy mikrodruk The United States of America. OK, zobaczmy sobie jeszcze raz ten banknot z bliska. Jak widzicie gołym okiem jest to naprawdę nie do zauważenia. No dobra, ale ktoś powie 100 dolarów to kupa kasy, nasze złotówki na pewno tak nie są zabezpieczone. Zobaczmy w takim razie jak wygląda to w przypadku 10 złotych. Zaczniemy od podpisu prezesa Adama Glapińskiego. Myślę, że serie banknotów z tym podpisem będą kiedyś sporo warte na rynkach kolekcjonerskich. Podpis możemy oczywiście zobaczyć bardzo dokładnie. No dobra, ale ktoś powie: No, podpis to jeszcze nie jest jakieś tam wielkie zabezpieczenie. Zobaczmy w takim razie, czy mamy jakieś mikrodruki. O, oczywiście, że mamy. I tutaj zaraz koło napisu 10 złotych. Mamy pod spodem również Rzeczpospolitą Polską. Aczkolwiek ona jeszcze nie jest aż tak bardzo mała w stosunku do tego, co widzieliśmy na tej 100-dolarówce. Ale tutaj również znajdują się napisy, które są naprawdę małe. Teraz przejdźmy w okolice nominału na pierwszej stronie. Tutaj widzicie część cyfry 10 i u góry ja postaram się znowuż to wyostrzyć. Mamy napis Rzeczpospolita Polska. Także jak widzicie, 10 zł ma zdecydowanie mniejszą wartość, ale podrobić by było również to bardzo ciężko. Teraz będzie rzecz, która mnie osobiście przynajmniej najbardziej zaskoczyła. Na pewno znacie ten przedmiot, który ma w ręce. Jest to fragment banderoli, którą opatrzone są wszystkie alkohole, od jakiegoś tam oczywiście procentów w górę. I teraz jego również zobaczymy pod mikroskopem. Kluczowe w obserwacjach jest odpowiednie dostosowanie światła, tak aby nam nie przeszkadzało, nie tworzyło jakichś odbić niepotrzebnych. Mamy naszą banderolę. Zaczniemy sobie od orzełka. Możecie go w tej chwili podziwiać, wyostrzonego. Ale tutaj co jest ciekawostka, to przy Banderoli, tutaj w tym miejscu są takie dwa listki, jakby nie wiem, czy są pióra, czy listki, no miesza z tym w każdym bądź razie jest tutaj taki delikatny element łączący właśnie ten obiekt z tą górną częścią, i teraz zobaczymy jego na zbliżeniu. Również mamy Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Finansów. I to znajduje się tutaj, dokładnie tutaj, w tym miejscu. Także tutaj, informacje nie tylko mówię, że z podrabianiem banderoli również mogą być problemy. Na koniec, coś dla osób o mocnych nerwach, bo przyjrzymy się muszce w ocówce. Jak widzicie, trzymają w tej chwili na końcu pensety. Jest naprawdę malutka. Zobaczymy, jak widać ją pod mikroskopem. Ja ją przed chwilą ściągnąłem z jakiegoś lepu, który miałem w spiżarni. One niestety już się pojawiły. Ta muszka prawdopodobnie. Jeszcze żyję. Mam nadzieję, że nie zostanę tutaj zlinczowany przez obrońców praw zwierząt. Ale mimo, że osobiście zwierzęta cenię bardzo dużym sentymentem, to takiego zamiłowania do muszek owocowych niestety nie mam. Jak widzicie, widać wszystko: oczy, włoski, czułki. Oczywiście oprócz odpowiedniego oświetlenia dobrze jest również dopasować odpowiednie podłoże do naszych obserwacji. Tutaj podejrzewam, że na jakimś białym tle ta mucha byłaby bardziej kontrastowa i moglibyśmy przez to zobaczyć więcej szczegółów. Ok, zakończę nagrywanie. Tutaj zapomniałem powiedzieć, że oprócz tego pilota i oprócz tych przycisków tutaj na tym panelu przy monitorze, mamy również taki dodatkowy pilot za pomocą którego możemy wyłączyć urządzenie, włączyć go z powrotem, a dodatkowo również sterować oświetleniem zwiększając go lub też zmniejszając w zależności od naszych potrzeb. Tak jak mówiłem na początku, nie jest to typowe urządzenie warsztatowe i nie do każdego warsztatu będzie pasowało. Dla osób, które mają zamiłowania, aby zostać domowym jubilerem, być może coś takiego się przyda. Osoby, które bardzo chcą grzebać w jakichś mikroskopijnych układach elektronicznych Również taką rzeczą mogą się zainteresować. Natomiast w takim normalnym warsztacie taki mikroskop raczej się nie przyda. Ale jest to całkiem fajna zabawka. Jak widzicie, można zobaczyć kilka naprawdę ciekawych rzeczy. Myślę, że jak przyjdzie wiosna, to tych naszych obiektów do obserwacji będzie jeszcze więcej. I może być to taki ciekawy gadżet do domu, czy też do naszych dzieci, które różnymi rzeczami mogą się zainteresować. Ja zresztą mam w zamiar w tym roku pokazywać wam troszkę więcej takich gadżetów, żeby nie skupiać się tylko na narzędziach, które tak naprawdę w większości już i tak były omawiane na moim kanale, a takie rzeczy, które mogą przydać się w domu, w warsztacie, w pracy czy po prostu do rozwijania jakiegoś naszego hobby. Myślę, że od czasu do czasu będą takim Ciekawym urozmaiceniem. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was zainteresowałby się tym urządzeniem, to link do niego znajduje się w opisie. Ja tymczasem kończę. Dzięki za oglądanie, za poświęcony czas. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Nie zapomnijcie subskrybować kanału. Do zobaczenia. Trzymajcie się.